przepraszam za tą zmianę w programie. Chciałem przekazać kilka refleksji z mojego życia w Lodzi, katolika, który tutaj funkcjonuje na Politechnice Łódzkiej od 1947 roku. Szanowni Państwo, na moich oczach rozwijała się również diecezja. Wspominam, poczynając od najmłodszego naszego hierarchy, księdza biskupa Ireneusza Pękalskiego, który 13 lat temu otrzymał święcenia biskupie. Wspominam księdza biskupa Adama Lepę, z którym znamy się właśnie od tych dawnych czasów. I chcę przy okazji powiedzieć, że to jest ksiądz biskup o wyjątkowych predyspozycjach. Otóż w latach, kiedy ja jako rektor Politechniki Łódzkiej nie mogłem zaprosić księdza biskupa na inaugurację roku akademickiego w Politechnice Łódzkiej, byłem regularnie zapraszany na takie święta w Wyższym Seminarium Duchownym. Wychodząc któregoś razu z takiego właśnie święta inauguracji tego roku tutaj, wyraziłem ubolewanie, że proszę księdza rektora, wówczas ksiądz biskup był księdzem rektorem. Przykro mi, że nie jestem w stanie zaprosić przedstawiciela Wyższego Seminarium Duchownego na inaugurację do naszej uczelni. I wówczas ksiądz biskup Lepa, którego tutaj traktuję jako proroka, jako człowieka o wyjątkowych predyspozycjach, uścisnął mi rękę i powiedział: panie rektorze, przyjdzie czas. I czas przyszedł. Ja jako rektor miałem zaszczyt i przyjemność powitać na naszej inauguracji księdza biskupa. Wówczas była to rzadka okazja. Także w tym mojej kadencji życia w Łodzi zmieniali się biskupi, uzyskiwali określone awanse. I oto dzisiaj mamy zmianę warty. Mamy zmianę warty na najwyższym szczeblu, na szczeblu metropolity. Chciałbym więc zwrócić się do jego eminencji biskupa Władysława Ziółka z wielkim podziękowaniem za ten okres naszej współpracy. Chcę przy okazji powiedzieć, że jesteśmy sąsiadami Bazyliki Katedry, ponieważ po drugiej stronie ulicy jest rektorat Politechniki Łódzkiej i są wydziały uczelni. I zawsze mówiłem, że łaska boska dzięki przychylności naszych hierarchów między innymi spływa na naszą uczelnię, na nasze wydziały. Dziękuję bardzo za to i mając na uwadze, że mamy nowego metropolitę, zwracam się z prośbą o dalszą łaskę boską dla naszej uczelni. Myślę, że nasze kontakty się rozwiną, poznamy się bliżej i będziemy z tej łaski korzystać. Chciałbym bardzo serdecznie życzyć nowemu metropolicie, ażeby znalazł tutaj dobre warunki do pełnienia swojej niezmiernie ważnej misji. Będziemy mu w tym pomagać. No i wspólnie liczymy na tą łaskę boską, przynajmniej mówię tu o swojej uczelni, że ona nadal będzie spływać na Politechnikę Łódzką i na nasze wydziały. Bardzo dziękuję za
dopuszczenie mi do głosu, chciałem po prostu podzielić się z kilkoma refleksjami z mojego życia, z moich kontaktów z hierarchami. Tu jeszcze wspomnę o moich jubileuszach, które miałem na uczelni lat 70, lat 80. Zawsze trzech hierarchów miałem zaszczyt powitać na tym jubileuszu i bardzo dziękuję za dotychczasową, serdeczny stosunek do Politechniki, do mojej osoby. Bardzo dziękuję za uwagę.